Jeśli tylko mamy możliwość, zawsze poświęcamy chwilę na odmówienie modlitwy. I wiemy, że niezależnie od tego, ile osób czeka na wysłuchanie naszego koncertu, jedna, sto, a może 2000, my zawsze gramy tak naprawdę tylko dla jednej osoby. Dorastałem zawsze będąc w kontakcie z dziełem. Nasi rodzice należą do Opus Dei. Sami jeździliśmy na obozy. To ważna część tego, kim jestem. To nas ukształtowało, nas i to, jak podchodzimy do pisania naszych piosenek, do naszych występów. Ojcze, rysuję komiksy. Zawsze marzyłam o tworzeniu nowych postaci. Każdego dnia pracuję z nowymi technologiami i narzędziami elektronicznymi. Jestem piosenkarką i aktorką. Niedawno ukończyłam UCLA. Wielu z nas pracuje w przemyśle filmowym. Tak, jesteśmy w Kalifornii. Jest bardzo wielu dobrych ludzi, wielu, którzy czekają na nas. Ojcze, witamy w Kalifornii. Witam w Los Angeles. Chciałem spytać o sanktuarium, jak mogę kochać Boga i świat. Bardzo się cieszę, widząc, jak dzieło rozwija się w południowej Kalifornii. Jak mogę wytłumaczyć, jaka jest rola Opus Dei w kościele? Mieszkamy w Krzemowej Dolinie, niedaleko siedzib Google, Apple i Facebooka. Przez lokalne struktury przepływa ogromna ilość pieniędzy. I stanowi to spore wyzwanie dla rodziców. Jak możemy pomóc naszym dzieciom i ich przyjaciołom poruszać się w tym środowisku, rozwijając zdrowe podejście do cnoty ubóstwa? Oderwanie od rzeczy materialnych, przede wszystkim wewnętrzne, sprawia, że stajemy się bardziej wolni. Bardziej wolnymi także po to, żeby kochać inne osoby. Bo kiedy serce jest bardzo przywiązane do rzeczy materialnych, serce ludzkie, chociaż ma ogromną możliwość poszerzania się, może się także zmniejszać. I kiedy przywiązuje się bardzo do pragnień czysto materialnych, traci siłę, żeby kochać ludzi. Czyli do tego, by w ogóle kochać. Tak naprawdę chrześcijański duch ubóstwa należy traktować przede wszystkim jako wolność do tego, żeby kochać. Kochajcie się. To jest mandatum novum, nowe przykazanie. Mamy kochać jedni drugich, tak jak pokochał nas Chrystus. A Chrystus pokochał nas aż do całkowitego oddania własnego życia za każdego z nas i takie ma być nasze podejście do innych. Mój zawód daje mi dużo satysfakcji, kiedy możemy być wsparciem dla ludzi, zwłaszcza kiedy są w potrzebie pomocy. Chcemy zaśpiewać Ojcu znaną piosenkę amerykańską, która przypomina nam słowa świętego Jose Marii, bo mówi, że ten świat, który Bóg chce, żebyśmy uświęcili, naprawdę jest wspaniały. I że życie to tylko krótki czas dany nam po to, by poświęcić go na służbę innym. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Ponad 60 tysięcy ludzi w Los Angeles jest bezdomnych. Zainspirowani przez świętego Jose Marię, co tydzień rozdajemy ubrania. Robimy to praktycznie już od 10 lat. Jadąc tutaj samochodem z centrum Los Angeles, pokonujemy około 20 mil mniej więcej. W tym czasie modlimy się i prosimy, żebyśmy robili tę pracę, ofiarowując ją Bogu. Ojcze, wielu moich rówieśników bardzo rywalizuje między sobą. Wiem, że jako chrześcijanie powinniśmy być uprzejmi dla innych. Jak możemy w sobie nawzajem widzieć dzieci Boże? Żeby traktować ich jako dzieci Boże, po pierwsze trzeba widzieć, że są dziećmi Boga.
i myśleć tak konkretnie, widząc tę osobę, że za nią, choć po ludzku nie czujemy do niej sympatii, że za tę osobę umarł Jezus Chrystus. W pewien sposób chodzi o to, żeby widzieć osoby takimi, jakimi widzi ich Bóg. Święty José María mówił: Panie, naucz mnie patrzeć Twoimi oczami. O to mamy się starać, żeby widzieć ludzi oczami Boga, a oczy Boga dla każdej osoby są oczami miłości, przebaczenia, miłosierdzia, odkupienia. Los Angeles to serce kulturowych treści, które Ameryka wysyła światu. Dlatego jest to ważne miejsce działalności apostolskiej i wywierania wpływu w kulturze masowej. Ważna jest też kwestia produkcji czy współpracy w produkowaniu filmów, rozrywek, które z jednej strony będą na wysokim poziomie technicznym, a jednocześnie będą nieść dobre przesłanie, ale niekoniecznie wprost chrześcijańskie. Jednak pokazujące godność człowieka, prawdziwe wartości ludzkie. Choć może będzie to pod prąd ogólnym trendom. I aby to robić, nauka, ciężka praca, a także proszenie Boga o światło. To zaszczyt gościć ojca w Hollywood. Jesteśmy tu, gdzie kręci się wszystkie filmy. Mogliśmy dać ojcu mały prezent od ekipy filmowej, statuetkę Oscara. Jest jedna nagroda, której Akademia nigdy wcześniej jeszcze nie przyznała i chcielibyśmy dzisiaj nadrobić to przeoczenie. Jestem tutaj, by przyznać Oscara w kategorii dla najlepszego ojca. Bębny proszę. Dla ojca! Ojcze, teraz gdy przejechał ojciec cały nasz kraj, czy może nam ojciec powiedzieć, jakie są nadzieje ojca wobec nas wszystkich tutaj w Stanach Zjednoczonych? Żebyście byli wierni. A być wiernym to znaczy walczyć i rozpoczynać zawsze, kiedy to będzie potrzebne. I żebyście się pomnażali. Moglibyśmy powtórzyć to błogosławieństwo, którego nasz ojciec udzielił w Brazylii w stylu patriarchów. Żebyście pomnażali się jak drzewa waszych dżungli, jak piasek waszych plaży. Żebyście się pomnażali nie dlatego, że podoba nam się, gdy jest nas dużo, tylko po to, żeby pomagać innym ludziom, bo tego chce Pan. Opracowanie wersji polskiej filmowe życiorysy.pl. Czytał Jacek Kaczmarski.